Siema, siema, tu Masło. Witam w moim vlogu. No, pogoda się wyrobiła, jak widać. Ładne niebo, wszystko. Ale oczywiście co? Dwa dni temu, albo trzy, urwałem linkę od sprzęgła. No i dupa. Zamówiłem od razu, jak przyjechałem, znaczy przypchałem go do domu, MLF-kę. Zamówiłem od razu nową linkę. Nową linkę oraz naklejki, tak żeby z wyglądu. O, ja dzisiaj jestem na torze motocross super enduro pitbike Rudnik. To jest tor 5 minut od mojego domu. No to tak, jedziemy. Tutaj jest pierwsza przeszkoda, ale ona będzie praktycznie na końcu, bo opony wkopane, się po nich przeleże, jeszcze będzie tam nasypane trochę, żeby łatwiej było. No i start będzie w tym miejscu gdzieś. No i tu są następne przeszkody. Takie jak. No to są belki wkopane w ziemię. Tu jeszcze trzeba odwodnienie zrobić. Tu też są belki, no dwie takie belki. Tak myślałem, żeby tu nasypać piasku jeszcze pomiędzy tymi belkami, ale chyba zostanie tak, jak jest. No, lecimy dalej. Leci się tutaj z bandy pełnym rozpędem. Wyskakuje się tu hopom na hopie. No, przy której też się gromadzi woda oczywiście. Tu też trzeba odwodnienie całe zrobić. No i tu się wyskakuje. Jak się leci, to można dolecieć na samą, na równinę tam nawet. No jeszcze tu trzeba wykosić całe, albo wyjeździć, ponieważ tu jest, jeszcze będzie trochę przeróbek na tym torze. Tu trzeba całe odwodnienie, to będzie też dla pizdu pójdzie. Tu jest druga hopa, na której też można ładnie polecieć. O, jeżdżą na motorach. Jebać uliczne, tylko enduro. Nie no, wszystkie motocykle są zajebiste według mnie. No tam jest banda, przy której też trzeba zrobić odwodnienie. Później z bandy się wychodzi. Leci się tutaj. Tu jest przejazd. I jeszcze będzie planowane zrobić tam do samego końca, do tej pierwszej bandy. Tam jakiś nawrót. Jakieś dwie może bandy. Jeszcze tu hopa. Tu będzie wjazd z powrotem. Wjazd. Tu trzeba wykosić wszystko, ale nie wiem, jak ja to zrobię. Chyba, że podleję benzyną i to spolę wszystko.
Nie no, taki debil to ja nie jestem. No. Tu zaczęło się robić odwodnienie, tu już jest roboty w pizdu. Poszło. Pokażę zdjęcia, tu będą wklejone gdzieś zdjęcia. W tym miejscu. Tu zebraliśmy, było ziemi dotąd. Dotąd była hopa. Hopa, nie hopa. Usypane z ziemi. Tu już poszło tyle ziemi, bo tu woda stała, bo tu na początku jak robili ten tor, to nie pomyśleli o odwodnieniu. I tu była dziura, zbierała się woda, no i dupa. Teraz tu już jest przekopane, już się da przejść, bo jeszcze przedwczoraj tu się przejść nie dało, bo było 20 cm gliny. Tu jest odwodnienie zrobione. Odwodnienie jeszcze nie do końca. Jeszcze trzeba zrównać całe, to jest jeszcze z 2 dni roboty, jak nie lepiej. No, znając mojego farta, to nikt nie przyjdzie. No, tu trzeba piaskiem wysypać. Też odwodnienie. No i tam są te opony. No. Filmy z MLF będą się pojawiać, gdy tylko zrobię linkę i utrzyma się ta pogoda piękna, bo jest teraz około 18 stopni. Nie no, jeszcze 18 nie będzie, ale jest 15 stopni. No i... No i chyba wszystko. W niedzielę za tydzień prawdopodobnie, jak się wszystko uda, tor będzie gotowy do jazdy. I zapraszam wszystkich, tak wstępnie. Jeszcze będę informował na moim kanale, jakby coś się zmieniło. Wstępnie zapraszam tutaj. Proszę się kontaktować ze mną w komentarzach. No i co? No i na razie.